Kochani, w kolejnym odcinku Kręcimy Nieruchomości. Dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam dom Marty i Mateusza, pary, która idealnie się uzupełnia. Marta przygotowała projekt tego domu, a Mateusz go zrealizował. A jesteśmy teraz w miejscowości Białobrzegi, oddalone od Warszawy około 70 km, gdzie właściciele postanowili kupić działkę i wybudować dom. Ale zanim pokażemy Wam wnętrze tego domu, jeszcze chciałam uprzedzić, bo na pewno takie pytania padną, ten dom nie jest na sprzedaż. I wychodząc też naprzeciw Waszym potrzebom, gdzie pytacie nas w komentarzach bardzo często, z jakiego materiału zostały zrobione dane elementy domu, tym razem Marta, która projektowała ten dom, opowie Wam dokładnie, z jakich materiałów wykonane są podłogi, ściany itd., itd. To chodźcie, zobaczymy ten dom. Już od samego przedpokoju widać, że czeka nas ciekawy dom. Zobacz, tapeta. Zobacz, bardzo duże lustro robione na wymiar. Ale ciekawe jest to, to są wieszaki, a wyglądają po prostu jak dekoracja tego przedpokoju. To wchodzimy do środka. Salon z dużym kominkiem, dużo też okien, bardzo dużo światła. I to co ciekawe, okno, które zostało tutaj zainstalowane w jadalni, na takiej nietypowej wysokości, prawda? Bo tutaj mamy wysokość kolan osoby dorosłej. Fajne rozwiązanie dla dzieci, które mogą sobie usiąść na przykład na parapecie tego okna. Od razu jak tutaj weszłam, to okno bardzo zwróciło moją uwagę, więc spytałam od razu Marty, dlaczego akurat tak to okno jest tutaj wkomponowane i powiedziała, że to okno świetnie tutaj wyznacza właśnie tą część ze stołem i właśnie definiuje część jadalnianą. Tym bardziej, że ten element, który jest tutaj nad tym oknem, nawiązuje kolorystyką i materiałem do stołu, który stoi w jadalni. Ale dowiedziałam się, że na przykład nie sprawdziłby się tutaj stół okrągły, bo faktycznie przy tego typu rozwiązaniu z tym oknem mógłby już nie wyglądać tak dobrze jak właśnie ten stół, który zaprojektowała Marta specjalnie właśnie do swojego wnętrza. Nazywam się Marta Petrzak i jestem projektantką wnętrz i razem z moim mężem Mateuszem prowadzimy działalność PG Concept, w której zajmujemy się projektowaniem i wykańczaniem wnętrz. Ja zajmuję się projektowaniem od 4 lat, natomiast mąż jest w branży od lat 10. Projekt tego domu powstał około 5 lat temu, natomiast działkę pod tą nieruchomość znaleźliśmy 7 lat temu. I zdecydowaliśmy się właśnie na tą nieruchomość, ponieważ była ona odpowiednia dla naszego projektu, ponieważ szukaliśmy takiej szerokości działki, w której idealnie wpasuje się nasza właśnie nieruchomość. Posłuchajcie, ja już idę do kuchni, a Magda opowie Wam jeszcze kilka słów o salonie. Ten salon jeszcze zwrócił moją uwagę dwoma rzeczami na siebie. Pierwszą z nich jest ta ściana. Zobaczcie, to jest beton strukturalny. To jest bardzo naprawdę pracochłonna ściana, która bardzo dużo kosztowała właścicieli, żeby doprowadzić ją do takiego stanu i żeby ona wyglądała tak pięknie i zwracała na siebie uwagę. Projektując ścianę za telewizorem, w zasadzie miałam bardzo dużo zabawy, ponieważ chciałam, żeby to był taki unikalny i niepowtarzalny wygląd. No i projektując tam przeróżne kształty, które się nawzajem przenikają, dałam się ponieść wodze fantazji. Po skończonym projekcie przeszliśmy do analizy, z czego miała być wykonana ta ściana. Przykleiliśmy płyty OSB, a następnie nałożyliśmy na nich strukturę architektonicznego betonu, którą następnie zabezpieczyliśmy tak, żeby we wnękach pomalować je na złoty kolor. Oprócz tej ściany, taką jeszcze bardzo zwracającą na siebie uwagę rzeczą w tym wnętrzu, znaczy elementem tego wnętrza jest sufit. Zobaczcie, Marta i Mateusz bardzo chcieli mieć taki surowy beton i to się udało. I to jak widzicie, ta ściana w połączeniu z sufitem betonowym tworzą efekt bardzo ciekawy i robią wrażenie wow.
takim najtrudniejszym elementem wnętrza naszego domu było uzyskanie efektu industrialnego w postaci sufitu, który jest i znajduje się w salonie. Ponieważ do końca nie byliśmy pewni, czy zamierzony efekt, czyli to, co planowaliśmy, uda się nam uzyskać. Dlatego, że sufit musiał być bardzo dobrej jakości i musiał też być idealnie równy. A wylewając strop, nie zawsze do końca jesteśmy pewni, że taki efekt uzyskamy. Z efektu końcowego tego sufitu jesteśmy oczywiście bardzo zadowoleni, dlatego jest on po prostu nadal z nami i jest to jeden element, którego bym na pewno już nigdy w naszym mieszkaniu, w naszym wnętrzu po prostu nie zmieniła. No to ja zapraszam Was do kuchni. Kuchnia przestronna, pełna światła, jak widzicie, wyposażona w dwa najważniejsze elementy wyposażenia kuchni, czyli mamy tutaj ekspres do kawy i Thermomix. I podejrzewam, że wielu osobom tyle w kuchni wystarczy, ale w tej kuchni mamy jeszcze kilka innych rzeczy. Oczywiście płyta indukcyjna, jest zmywarka, tutaj za mną piekarnik, a za tą laminowaną, matowaną ścianą, jak widzicie, dzisiaj koszulę specjalnie dobrałem do koloru mebli w tej kuchni, mamy jeszcze ukrytą spiżarnię. A my zabieramy Was dalej. To teraz, kochani, zapraszamy Was do części prywatnej. A część prywatna to są trzy sypialnie, bądź dwie sypialnie i gabinet, łazienka i toaleta. To chodźcie, pokażemy Wam teraz gabinet. Zobaczcie za mną bardzo ciekawy odcień zieleni, połączony z tą sofą i z takimi jeszcze dekorami. Naprawdę robi tutaj wrażenie i tak naprawdę ja po tych kolorach, powiem Wam szczerze, rozpoznaję, jak Marta wrzuca coś do internetu, to od razu widzę, tak to od nich poszło. To można powiedzieć, że są takie kolory rozpoznawcze, prawda? Tak, można i te powiedzieć, kolory... że takiej marki, którą stworzyli, bo pracują we dwójkę, to podobnie jak my, więc mamy tutaj coś wspólnego i oni również w taki partnerski sposób żyją i funkcjonują, razem budują swoją firmę. Jak widać, te kolory w tym gabinecie dominują, chociaż moją uwagę zwróciła od razu ta lampa, która jest nad biurkiem i chyba to będzie mój kolejny zakup do naszego gabinetu. O, zobaczcie, na przykład gdybyśmy my mieli tutaj swój gabinet, no to ja bym nie wpuściła tego pana, ale gdyby przyszedł jakiś klient z zewnątrz, to miałabym go gdzie posadzić. No tak, ale mamy wspólny gabinet, więc Magda mnie do niego wpuszcza. A może ja wpuszczam Magdę? Chodźmy teraz do sypialni dziecięcej. A w sypialni dziecięcej już dzieje się bardzo dużo, bo jest już trochę więcej kolorów, aczkolwiek faktycznie Marta i Mateusz bazują na chyba trzech kolorach, z tego co zauważyłam w tym wnętrzu. W związku z tym faktycznie tutaj nie ma jakiejś jaskrawości, takiej krzykliwości. Krzykliwości, dokładnie, tego słowa mi zabrakło. W pokoju dziecięcym jest też są stonowane kolory, co uwaga, tak naprawdę jest bardzo ważne, bo dzieci lepiej funkcjonują, lepiej się bawią właśnie w takich kolorach. Ja też się dowiedziałam o tym niedawno. No ale te kolory się zmieniły, prawda? Teraz mamy takie właśnie kolory stonowane, pastelowe. Królują w tym pokoju dinozaury, co nie zawsze tak tutaj wyglądało. Wcześniej był tutaj psi patrol i bardzo krzykliwe, takie dużo takich ostrych, czerwonych, niebieskich, żółtych kolorów. Teraz jest tak bardziej stonowanie, więc... No ale jak jest się fanem, to jest się fanem i tutaj z tym dyskutować nie ma jak. Natomiast faktycznie w takich kolorach na pewno lepiej tutaj się funkcjonuje. Dodatkowo duże do samej ziemi okna, światło jest jasno, przestronnie, wszystko tutaj gra i współgra. Dodatkowo w tym miejscu możemy powiedzieć, że wszędzie jest ogrzewana podłoga, na czym bardzo zależało Marcie i Mateuszowi. W całym domu jest jednolita podłoga i ona jest ogrzewana. Dokładnie tak. To teraz chodźmy zobaczyć, tutaj mamy dinozaury, chodźmy zobaczyć do głównej sypialni, czego fanem są rodzice. To jesteśmy w głównej sypialni, sypialni rodziców, ale nie tylko rodzice tutaj przebywają, bo mają też towarzystwo. Mały człowiek jakiś tutaj. Więc jest tutaj mały człowiek, ale to, co ty zauważyłeś w tej sypialni dominującego, to fakt, że jest tutaj... Rodzice są fanami porządku. Po prostu.
ładny tam porządek. Znowu te trzy kolory, które tak naprawdę za nami chodzą. Zobaczcie, ten miodowy, niebieski, granatowy, on się powiedzmy zmienia, jeżeli chodzi o barwy. Ale faktycznie tutaj te trzy kolory są takie bardzo dominujące i zobaczcie, jak to się dobrze sprawdza. Wystarczy operować trzema kolorami i naprawdę mamy jednolite wnętrze, które nie zakłóca swojego porządku. A za nami, znaczy za nami, obok mnie, zobaczcie, po całej długości tak naprawdę sypialni, szafy wnękowe, których tak naprawdę nie widać, bo są bardzo dobrze przygotowane, wypełniają całą tą przestrzeń, otwierane są dotykowo. No i jest dzięki temu mnóstwo miejsca do przechowywania, więc wszystko to, co potrzebujemy mieć w sypialni, mamy właśnie pod ręką schowane. Ja się nawet nie odzywam, bo Magda już jakiś czas temu została okrzyknięta mistrzynią prezentowania sypialni, więc ja tutaj całkowicie oddałem jej głos. Została nam jeszcze... Główna łazienka. Główna łazienka. To, co przede wszystkim zwraca uwagę, to ta ściana w takich granatowych kolorach. Widzicie, specjalnie mam dzisiaj tę koszulę, to nie jest przypadek. Ale zwróćcie przede wszystkim uwagę, jak zostały położone te płytki, bo tutaj płytki mamy położone w jodełkę, co nie jest takim oczywistym rozwiązaniem, bo zazwyczaj płyteczki mają taki kształt... Kwadrat, prostokąt. Prostokąt i wszystko w zależności od tego, są małe, duże i tak dalej, a tutaj mamy położoną jodełkę. Po drugiej stronie jeszcze nieoczywistym elementem jest ta ściana z tapetą bambusa. I to, co zwraca jeszcze na siebie uwagę, to to, że ta ściana ma tutaj jeszcze LEDy. Tapeta została nałożona tak naprawdę na płytę, która została przytwierdzona do ściany, po to, żeby właśnie dodatkowo jeszcze można było tutaj ją wyeksponować i zamontować te LEDy. Zobaczcie, wanna w kształcie łezki. Uwielbiam ten kształt, widziałam go już wielokrotnie, ale za każdym razem robi na mnie wrażenie. No i łazienkę dopełnia kabina prysznicowa, a ten LED też nam dodatkowo tą kabinę prysznicową oświetla. Kolejną nieoczywistą rzeczą, którą zauważyliśmy w tym wnętrzu, jest to, że na planie domu zostało stworzone dodatkowe mieszkanie o powierzchni 35 metrów. Jego tutaj absolutnie nie widać, bo wejście jest całkowicie niezależne i to jest całkowicie niezależna przestrzeń. Te dwie przestrzenie były zagospodarowane, jedna dla mnie i dla mojej rodziny, a druga dla moich rodziców. Przestrzeń, w której my obecnie mieszkamy, to jest 135 metrów kwadratowych, natomiast przestrzeń dla moich rodziców ma około 35 metrów kwadratowych. Projekt tego domu przewidywał te dwie osobne przestrzenie dla dwóch rodzin, po to, żeby każdy z nas mógł tutaj czuć swego rodzaju intymność, tak żeby każdy z nas po prostu mógł mieć takie swoje miejsce na własne potrzeby. Nami kierowało to, projektując wnętrze tego domu, żeby było ono skrojone dla rodziny, która będzie miała w przyszłości dzieci, więc dla nas było ważne, żeby była ta przestrzeń dla nich wydzielona, ale również styl wnętrza był dla nas ważny. Chcieliśmy nowoczesne wnętrze z industrialnymi elementami. Powierzchnia działki to 1004 metry kwadratowe. Wyobraźcie sobie, że wymiary tej działki idealnie pasują do projektu, który chcieli stworzyć właściciele tej nieruchomości, która powstała za nami. Nie było to wcale takie łatwe zadanie, żeby taką działkę właśnie znaleźć. Mam nadzieję, moi drodzy, że to wnętrze Was zainteresowało, że znaleźliście tutaj elementy, które będziecie mogli zaimplementować w swoich projektach nieruchomości. No i przede wszystkim, że znaleźliście odpowiedzi na pytania, które w kółko nam zadajecie. Jeżeli chcielibyście w obrazkach zobaczyć jeszcze to wnętrze, to pod wideo zamieszczamy link do profilu Marty i Mateusza. Za ten odcinek już Wam bardzo dziękujemy. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, skomentujcie to, co Was szczególnie urzekło w tym domu. Pamiętajcie o tym, żeby materiał udostępnić i widzimy się w kolejnym nagraniu Nakręcimy Nieruchomości.